Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, na start którego spróbujemy zawalczyć sobie z głosikiem, który znajduje się tam w oddali. Tylko, dobra, zejdźmy może tak, żeby nie zginąć po drodze, bo to byłby naprawdę durny start odcinka, jakbym po prostu zginął od własnej głupoty, spadając z jakiegoś klifu. Zobaczmy. Jak mi pójdzie teraz z kawalerią? To już będzie która? Chyba łącznie w całej grze to będzie kawaleria, którą pokonam. No to może naprawdę fajnie tak go ustrzelać z tego łuku. Kurwa, podnieś te tarcze. A jeszcze raz? Może być? No i po nim. Pięknie. Żegnam. To nie poszło. Lot trującej ćmy. Okej, okay, czyli broń... Popiół, który zatruwa. Jak zresztą było chyba widać po... końce. Będzie gdzieś niżej, tutaj. Nadaje właściwość zatruty. I następująca umiejętność. Lot trującej ćmy. Wykonaj cięcie zatrutym ostrzem. Jeśli kolejny cios trafi otrutego wroga, otrzyma on dużo większe obrażenia. Okej, okay, spoko. Nakunia. Pije za wygraną. Powiedzmy, że oddaje cześć pokonanemu przeciwnikowi. Dobra, ten. No ten ma bełtów trochę, no ale samych bełtów ma w chuj akurat. O, ale zwykły strzał? A nie, czekaj, bo są zwykłe bełty, dobra, to nie. Ale nie, bo ja ogólnie mam sporo bełtów. Ogólnie strzał też mam dużo, no ale jak już mam tworzyć te strzały z kości, to wolę tworzyć jakieś strzały specjalne, a niekoniecznie te strzały takie najbardziej basicowe. Jest dobra. Kurde, kupiłem maksimum tego i tego, jeszcze mi zostało 10 tysięcy, masakra. The fuck? Co to kurwa jest? Mam fajne skrzydło, ale... Aha! Super! Ptak rytuału śmierci. Czyli kolejny boss. I to jest chyba... I ona bija mi tę przeklętą śmierć chyba. A dobra, okej, pójdzie gładko. Koń żyje czy nie? Ej, co jest? Czemu to taki damage bije? Nie, koń padł tak. Mówiłem, że permanentnie, no ale... Muszę rzucić flaszkę, żeby go podnieść. Aha, super. Akurat fakt, że on teraz był na wyższym poziomie niż ja, to tylko był moim plusem. Dobra, zamknij mordę! Na wieki wieków. Okej, okay, 15 tysięcy. I pogrzebacz śmierci, jakaś broń. Spoko. I w ogóle widziałem jakąś kompilację, jak ludzie walczyli z tym wrogiem i się kurwa z nim męczyli czasami po 15 minut, nie? Szczerze nie dziwię się, bo ja teraz też prawie zginęłem, a mam postać wymaksowaną prawie. Brakuje mi tego 9 leveli w każdej statystyce. Kolczasta laska noszona przez ptaki śmierci. Ptaki te są strażnikami cmentarnego ognia. Powiada się, iż wygrzebują one prochy zmarłych ze swych pieców. Rozpalenie ognia duchów. Wykonaj pchnięcie kolczastą pałką i podpal ją ogniem duchów. Następnie wykonaj zwykły atak, by podpalić ziemię ogniem. Albo silny atak, by spowodować potężny wybuch. No
Okej, czyli podobnie to działa do tego miecza bliźniąt z DS-ów 3, bo też potem jak się właśnie połączyło, to było dokładnie to samo. Czyli był albo atak pchnięciem, albo atak ciężki w glebę z dużym tupnięciem dookoła. Znaczy, dobra, może dookoła to trochę przesadziłem, no ale no te, no wiadomo, podobny sposób działania. No, który taki cwany? A, ten tam. A to rzucaj se dalej, w dupie cię mam. Czy ja naprawdę nie mogę użyć tego łuku, mając go, znaczy mając, stojąc na koniu? Tam siedząc właściwie. Sorry, ale chyba raczej ci sobie żartować. Zatrzymaj się przed szopą. O, proszę. To nie była wiadomość od twórców, to ktoś, jakiś empet to zostawił. Ja pierdolę, jak to jest przerażające, kurwa, jakie te twory potrafią niektóre być przez tą zgniliznę odjebane. Leżeć. Dwie flaszki odzyskane, spoko. A cena też nie była duża. O, proszę, szopa Gauriego. Czołem. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gauri, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept? I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Oh. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Celiański sekret. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan. A meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made as it... Okej, okay. Jest to jakieś miejsce łaski, że mógł przeładować jakby ten? Na razie nie widzę. No nie powiem, nie chce mi się kuźwa lecieć znowu stąd w to miejsce. No z bagiem też się tu nie dostanę, bo to jest na górce. Znowu muszę liczyć na to, że jak przekroczę bramy, to znajdę miejsce łaski. Oho! Celia, miasto magii. Mamy posążek Mariki. No super. Przed tobą mag, potem uważaj, niewidzialna osoba. Czekaj, z czym przyjdzie mi walczyć, co? Dobra, jeszcze nie będę przywołał, bo jak już mam używać przyzwańca, to wolę na bossa go przyzwać, nie? Do tych testów, bo tak, o jak go przyślę, no to... Trochę marnotrawstwo to jest według mnie. Zobaczmy tę jego notkę.
syriański sekret. List przekazany przez mędrca Gauriego, opisujący obiecaną tajemnicę. Miasto Selia skrywa źródło. Rozpal trzy płomienie na wieżach światła, by złamać pieczęć. Okej, czyli poniekąd w sumie coś, co i tak bym pewnie zrobił. Patrzcie, ale wyjaśniło się w takim razie, skąd są ci niewidzialni wrogowie. Właśnie, z Seli. No i dziękować bardzo za uzupełnienie flaszki. Ale nie, ja potrzebuję tutaj szybszej broni jakiejś, więc... Czy coś mam tutaj jeszcze do testowania? Jakąś broń? No ten nóż. To jest dobra. Zobaczmy, jak on sobie poradzi. Wejdę tak, o, ale do samego tego budynku raczej nie. Tutaj żelazny liść. W ogóle niby jest rzadki ten materiał, ale ja jak na razie nie znalazłem jeszcze niczego, do czego mogę go wykorzystać, więc... Aktualnie ten minerał jest dla mnie tak rzadki, że aż bezużyteczny. W ogóle czemu jak ja to trzymam? O, nice, jeszcze Baxta wszedł. Tutaj kolejny obraz. I dalej nie wiem gdzie to jest, kurde. O, a nie, dobra. To jednak wiem. Skoro to jest tytuł Lwia Grzywa, no to to jest pewnie zamek Lwiej Grzywy, czyli no raczej już będzie łatwiej. Ten obraz będzie o wiele łatwiejszy do zlokalizowania. Może nawet w tym odcinku go zlokalizuję. Dobra, no to jest albo gdzieś tu, albo gdzieś z tej strony. Tylko pytanie, czy ja tutaj jestem w stanie się gdziekolwiek w ogóle dostać. Zobaczmy. Nie, dobra, jedna to sama. Czekaj. Czy naprawdę dalej tutaj jest, czy już go stąd ściągnąłem tak na amen? Nie, dalej tu jest, dobra, poczekaj, jak to wygląda. Ja to nie jest katedra teraz może komunii po prostu? No tak. Dobra, to pójdzie szybko. Z tą lokalizacją. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Mogę zaskoczyć, mogę przyzwać konia, no ale... Wolę poczekać. I tu, żeby to złamać, to potrzebuję jakichś tych... Potrzebuję jakieś płomyczki zapalić. Czyli trochę muszę ogarnąć akcję jak z DS-ów 3 przed stróżami otchłani, tylko że tam były chyba 4. Nie, to też były 3. Bo kolejno za kolejne ognicha, które symbolizowały 4 króli, Nito i Wiedźmę z Izalit. O, nice. Nasiono. Żeby dojść finalnie do... Nawet nie chcę znać kontekst tej wiadomości. Żeby finalnie dojść do Gwyna. Czyli właśnie do bossa. Okej, sporo jest tych pieczęci, kurde, w tym miejscu. Jakby fajnie, że są pieczęcie, gdzie są, kurde, te światła, ogniska, czy paleniska, czy co tam miałem zapalić. Które mam zapalić.
To raczej nie tamto. A jeśli, no to pytanie, jak to zapalić, no bo strzała zapalająca to chyba raczej na niewiele się zda w tym miejscu. Dobra, jak tak patrzę, to chyba wszystko powoli mam zwiedzone. Wszystko w sensie, że zazębiają mi się te lokacje powoli, nie? O właśnie. Fajny miecz. Ale mój taki trochę bardziej skuteczny. To przejdę tędy. Adios. Tutaj mamy zaś tego niewidzialnego, czy zaś, w sumie, nie tyle zaś, tylko kolejnego niewidzialnego typa. Dobra. Powiedzmy, że tak powoli do przodu idziemy. Tylko mówię... Zaraz, że nie wiem gdzie. A, gdzie iść, B, czy. Nie wróć bez B, po prostu. Wiem, co mam zrobić, ale nie wiem gdzie iść, więc ciężko mi mówić o progresie aktualnie. To jakimkolwiek. Dobra, tam jest drabina, czyli tam mogę na pewno wejść. No nie wskoczę tutaj koniem, niestety. Kurde, no. Tutaj nie było jeszcze. Okej, okay, mamy miejsce łaski. Okej. Okay. Czy ja to okej mówię tak często? Też nie wiem. Schody do Celi. Czy ja w ogóle mogłem... Stąd iść bezpośrednio tutaj i na tył jakby wszedł tego miasta. Dobra, mam iść gdzieś tam. Co do Guranka? Bo tutaj to już nie, raczej nie ma niczego, co jest interesujące. Ten fort jeszcze muszę sprawdzić, o to pamiętam, no ale no... Poza tym no to niewiele tu mogę chyba zdziałać. W sumie tu jeszcze jest coś do sprawdzenia. A tu chyba się Milicenta znajduje. Bo to jest za Celią i... Wygląda jak taki, nie wiem... No wygląda jak budynek, który jest w ruinie, nie? No raczej nie raczej ta Milicenta nie jest NPC-em, który będzie się przemieszczał dopóki pewnie nie popchniemy bardziej tego questa. Jak to zresztą jest zawsze w każdej grze praktycznie, która ma NPC-ów, którzy mają questy. Nie zrobisz czegoś dla mnie tego i tego, no to ja zostaję w miejscu, chuj mnie to obchodzi. Tylko wiecie, najgorsze są questy z cyklu, w którym on tak robi, nie? Ale jednocześnie musicie zrobić ten danego questa, czy jego część do jakiegoś momentu w fabule, bo jak zrobicie dalej, no to już chuj. To ani questa nie wykonacie, ani nie przekonacie, nie przekonacie do siebie jakiegoś typa. Dla mnie to jest strasznie irytujące, a wiem, że nie jedna gra taka jest. I najprostszym przykładem w tym momencie są Dark Souls 1, bo taki na przykład jest quest Quelany, bo jeśli ja nie pogadam z nią odpowiednio wcześnie, to potem jak z nią pogadam, w sensie po zabiciu, łoża chaosu, no to nie dostanę od niej zaklęcia. Podwójne cięcie, to już chyba też miałem.
W sensie miałem na jako domyślną zdolność jakiejś broni, o to mi chodzi, wiem. I to już testowałem, więc wiem jak to wygląda. No ale sam popiół też myślę warto mieć. Na bank muszę wykorzystywać te korzenie, no bo one są tak ustawione, że wręcz mówią: ej stary, wskocz na mnie. Blisko, blisko. Dobra. Trujący grzyb, no to jest nieistotne. Proszę bardzo, strzała przekracza ilość, bo już mam maksimum. Więc weźmy sobie zwykłe strzały, weźmy sobie łuk rolkowy ponownie. No i zobaczmy, czy uda się zdziałać tutaj coś więcej. Dobra, no tu jak wejdę, to trochę się zbłaźnię, no bo tutaj niewiele zrobię. Ale tutaj dojdę do tego miejsca właśnie z tym. Dobra, nie spadłem. To może lepiej wezwę strugę, żeby na pewno doskoczyć. Siadaj. Kolejny klucz kamiennego miecza. Dobry lód? Dobry. Czy aktualnie potrzebny? Nie szczególnie. Ale warto mieć. Jak to mówią, lepiej mieć, niż nie mieć. Ale tylko niektóre rzeczy. Gdzieś w mieście złamano pieczęć. Zresztą to jeszcze raz. Rozpal 3 płomienie, aby złamać pieczęć. No właśnie. Jeszcze dwie takie wieże są do rozpalenia. Tutaj chyba idealnie po korzeniu przejdziemy do kolejnej. Tyle tylko z niego nie spaść. Na szczęście się udało. No, wspinamy się. Proszę bardzo, mamy drugie palenisko. Tam się już dalej przejście otworzyło, widzę. Skarabeusz Modrej Łzy. O! Okej, myślę, że to jest talizman. Jednak nie. Nie jest to też broń, czyli to będzie chyba kluczowy przedmiot. Też nie. A! Ha, to jest nakrycie głowy. Dobra. Okej, okay. Negacja obrażeń żałosna. Kiedy skarabeusz noszony na głowie, te skarabeusze turlają grudy modrych łez. Nieznacznie zwiększa efekty przywracania przez butelkę modrych łez, ale zwiększa noszone obrażenia. Czyli nie będę tego nosił na 100%. Oj, tam mamy trzecie palenisko. Dobra. O, trzecie, do którego nomen omen mogłem dostać się chyba najszybciej, bo muszę z tego zeskoczyć tutaj na korzeń. Chyba najlepiej, żeby tam faktycznie trafić, ale... Zobaczymy. Minimalnie. Dobra, wolę złamać wszystkie pieczęci najpierw, a potem dopiero się przejść. Proszę bardzo.
Oj, jesteśmy. Myślę, że na upartego nawet struga nie był mi tutaj potrzebny, by tak doleciał. Doleciałbym tutaj, dobiegł, doszedł, bla bla bla. Co tam sobie, co tam kto lubi użyć. A patrzcie, tam to jest za... A nie, dobra. Musimy mówić, że jest zamknięte, ale nie, to akurat zostało złamane. Dobra, no to... Zobaczmy, co się kryło za pieczęciami. Tutaj pod tym typem mamy chyba... Było pierwsza miejscówka. O, kostur straty. Ciekawe, czy lepszy. Wątpię, ale zobaczmy. Wzmacnia czary niewidzialności. Kostur pozbawiony błyskamienia, używany przez czarodziejów uważających, że odkryć dokonuje się dzięki aktowi ascezy. Kostur ten wyróżnia się tylko podczas rzucania czarów niewidzialności, jednak dla niektórych to wystarczający powód, by go używać. Okej. Okay. A i patrzcie, chyba teraz sprawiłem, że ci wszyscy typiarze w ogóle się pojawili. W sensie, że nie są niewidzialni, bo złamaliśmy tam całą pieczęć. Jeszcze tutaj mamy jakąś skrzynę, nie? Powiedzmy, że epicki przedmiot. Talizman niebieskiego smoka plus 1, czyli większa... Dobra, jednak się... dalej nie materializują. Szkoda. A wracając, większa obrona przed magią. Ale tylko przed magią. Lilia Micheli, też spoko. Dobra, na konia jedziemy dalej. Szukamy, szukamy. Tu jeszcze? Tutaj nie. Też nic nie ma. O, czekaj. Tu chyba. A nie. To jest zwykłe przejście. No nie wiem, gdzieś chyba omijam jeszcze jedno przejście, no chyba, że to było to jedno jedyne, a to pozostałe to były takie nieistotne, po prostu tak o pieczęci postawione, żeby mi po prostu utrudnić dalszy przejazd, co jest też trochę możliwe. Dobra, no i zobaczmy, co się kryje tutaj. Ładnie, mamy kolejne miejsce łaski. Celiańskie załogi. No niestety w przypadku Gauriego będę się musiał jednak cofać, no ale lepiej jest sobie iść do niego z tego miejsca i dzidować przez miasto, niż iść totalnie od tamtej strony. Ładunek dodatkowy. No i zobaczmy, czy udało mu się naprawić tę igłę, bo chyba to trochę sugerował, że zrobi. Czołem, Gauri. Jak tam igiełka? I have awaited your return. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure.
Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her. A mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you need do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff just beyond Celia. Do so, and you shall receive a handsome recompense, of course. Dobra. Dalsza część questa przyjęta. Igła z czystego złota, naprawiona misterna igła z czystego złota. Pieczołowicie wykonana igła z czystego złota. Niegdyś była przełamana na pół, ale naprawił ją mędrzec Gauri. Widać, jest tak jakby połączona czymś czerwonym. Rytualny przedmiot służący do odstręczania bogów zewnętrznych ponoć może też zabezpieczać przed nieuczelną chorobą gnilizny. No i cytat Gauriego, który przed chwilą, dosłownie który powiedział dokładnie to samo przed chwilą. Idź, znajdź dziewczynę. Dobra, akurat tak pół godzinki minęło, to możemy tak myślę zakończyć, żeby nie przedłużać za bardzo. Będzie to jeden z niewielu odcinków, które faktycznie oscylują mniej więcej około pół godziny. No ale w kolejnym polecimy sobie dalej. Myślę, tutaj zajdziemy, no a potem, kto wie, może zobaczymy też, co się kryje w tym miejscu, bo to raczej nie jest na poziomie tych tuneli, tylko to, bo w sumie właśnie, to na pewno nie jest na poziomie tych tuneli, bo ja te tunele mam odkryte, ale tutaj jest miejsce łaski wewnątrz tuneli, a potem jak się wychodzi, to jest się stricte tutaj, a to jest ewidentnie gdzieś bardziej na górce, czyli musiałbym tutaj do tego dojść i stąd tak, o, tutaj właśnie przejść. No i ten fort też dalej zostaje do sprawdzenia, ale to kiedy indziej. Tak więc okej. Okay. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!